No jestem tu pod wieżą i tu jest kotka, którą widuje pana Władka. Widać, głodna, szuka jedzenia, bo była przed chwilą na mini osiedlu. No i tam chciała się podjeść. Tam jedzenie było włożone, ale zaczęła bić cypiska. No to ją pogoniłem stamtąd. Pogoniłem stamtąd, przyszła tutaj. No i tu jej dałem. Pan Władek mówił, że tam jest jakaś kot czy kotka, która przychodzi do niego też tam na plac, jak karmi, ale jest taka buńczuczna, wojownicza, że leje inne koty. Ale to chyba nie ta, bo ja już ją wcześniej widziałem i u mnie, i u pana Władka. No, kochani, miałem wpis dzisiaj. Wpis pełen oburzenia i pretensji. Mogę powiedzieć, że słusznej. Ale słusznej w tym sensie, że rzeczywiście tydzień minął i małym kotkom się nic nie pomogło. Ale ja to odczułem jako szpila pod moim kierunkiem, że nic nie zrobiłem. No kochani, słuchajcie, ja jestem jeden. Nie wszystko ode mnie zależy. Ja mogę się starać, ale w przypadku na przykład tamtych kotków, no to są problemy. Problemem jest pan Władek, który ma klucz i nie chce dać. I problemem jest to, że kotki mnie się boją i uciekają. Chowają się. Także jeżeli podejmę wreszcie próbę, to nie wiadomo, czy tak łatwo mi pójdzie z tymi kotkami. A myślę je w ten sposób łapać, że wystawić tam żywo łapkę i żeby wszedł do tej żywo łapki. Ale to teraz, czy wejdzie, czy nie wejdzie, to jest pytanie. To trzeba będzie siedzieć, czekać, aż wejdzie, żeby pociągnąć, żeby się zamknęło za nim, bo on jest taki mały, to nie można mu przynęty przymocować tam, żeby pociągnął, żeby to się zamknęło za nim. Poza tym tam inne koty są, to inne koty wejdą. Także jest to pewne wyzwanie dla mnie. I pan Władek mi w tym wcale nie pomaga. Teraz był wpis, żeby po partyzancku przez płot wejść i tak dalej. No kochani, ja mam 67 lat. No nie jest jeszcze tak dużo. Ale ja mam problemy ze stawami, bo mam chorobę stawów. Dla mnie przekroczenie takiego płotu to jest pewien problem, jeżeli jeszcze się nie ma nawet drabiny. A drabiny nie ma. Także nie za bardzo mi się ta rola łapania uśmiecha, bo za dużo mam tutaj, że tak powiem, przeszkód, które mi utrudniają to. No co wcale nie oznacza, że nie będę próbował. Ale nie będzie to na takie zasady, że już lecę, pędzę, zostawiam wszystko, nic mnie nie interesuje, tylko dwa małe kotki. Aż dwa małe. Jeżeli mi się uda pomóc, to pomogę. Ale wcale nie oznacza, że im pomogę.
I tak jak w komentarzu napisałem, nie są to jedyne kotki, które tu chorują. Które pokazuje, czy nie pokazuje. Bo jest więcej. Ale to wcale nie znaczy, że ja wszystkim pomogę. Bo ja jestem dobry człowiek, nikt inny nie pomoże. No mnie to cieszy, takie zdania, opinie. Ale jestem tylko mieszkańcem DPS-u, człowiekiem ze swoimi ograniczeniami, zaletami i wadami. Będę robił tak, jak będzie sytuacja się rozwijać, jak będę mógł. Ale nic nie będę szalał. Nie będę pędził, leciał na zbity kark. Także zdaję sobie sprawę, że rozczarowałem co niektórych. Ale kochani, to nie jest od dzisiaj, to jest od początku. Tak się dzieje, to jest życie. Mamy sukcesy, półsukcesy i mamy też porażki. Z różnego powodu. Chciałoby się pomóc, ale nie zawsze jakoś te czynniki sprzyjają i pomagają. Gdyby to były tylko dwa kotki, to człowiek mógłby się poświęcić i zająć tylko nimi. Ale jest więcej tutaj, które trzeba jakoś ogarnąć. No to tyle tak żali, narzekania i zawodu dla was. Ale nie myślę, że mi to jest lekko żyć z taką świadomością. A jeszcze szczególnie nie jest mi lekko, kiedy czemu nic nie robi. Tydzień minął.